Cześć kochani, witam na kanale Azjatycki Cukier. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić makijaż ekstremalnie powiększający oczy. Korzystam w nim z różnych trików i sztuczek, które podpatrzyłam w japońskich magazynach mody. Tego typu makijaż w dużo bardziej ekstremalnej wersji jest czasami stosowany przez właśnie japońskie faszynistki na specjalne okazje, ale wydaje mi się, że jeżeli wykona się ten makijaż używając właśnie takich bardziej delikatnych kolorów, trochę mniej eyelinera i można go spokojnie nosić na co dzień, właśnie daje efekt takich powiększonych, bardzo wyrazistych oczu. Także zapraszam do dalszej części filmiku, gdzie pokażę Wam krok po kroku, co jak nakładać, żeby właśnie uzyskać ten efekt. To zaczynamy. Tak wygląda moja twarz bez makijażu oczu, ale zaraz będą one dużo większe właśnie przez makijaż. Zaczynamy od nałożenia odrobinki brązowego cienia na ruchomą część powieki. Możecie użyć cień w innym kolorze, ale moim zdaniem neutralne brązy nadają się do takiego makijażu najlepiej, ponieważ nadają oczom głębi, powodują, że oczy wyglądają na, wydają się większe, ale nie zwracają tak bardzo uwagi. Ja jestem wielkim fanem brązowego cienia do powiek. Można to oczywiście wszystko trochę rozetrzeć, żeby nie było żadnych odcinających się linii. Teraz sięgamy po eyeliner w płynie i zaczynamy tak zwany tight lining, czyli wypełniamy takimi kropeczkami tuszu przestrzenie między rzęsami. To jest naprawdę, naprawdę doskonała technika makijażowa. Nie jest łatwo się jej nauczyć, trzeba jakby opanować trochę rękę, żeby nie dziabnąć się w oko, ale naprawdę, naprawdę warto. Jeżeli wypełnicie właśnie czarnym tuszem przestrzeń między rzęsami, Wasze rzęsy będą się wydawać dużo bardziej gęste i dłuższe. Jest to też świetna technika makijażowa dla osób z ekstremalnie opadającą powiekę. Wypełnienie przestrzeni między rzęsami jest doskonałym, doskonałym pomysłem. Używajcie dobrej jakości eyelinera, ponieważ jeżeli zdarzy Wam się dziabnąć w oko i trochę tuszu dostanie się do oczu, to lepiej używać czegoś ze sprawdzonej firmy. Ja zawsze używam firmy Revlon, moim zdaniem mają fenomenalne właśnie eyelinery w płynie. Teraz, jeżeli widzicie, to wypełniam właśnie wewnętrzny kącik oka. Ja wiem, że to nie jest coś, co się często robi, zazwyczaj rozjaśniamy wewnętrzny kącik oka, ale moim zdaniem narysowanie bardzo cieniutkiej linii w wewnętrznym kąciku oka bardzo, bardzo pomaga oko wydłużyć. Naprawdę podkreśla, jak naturalnie duże mamy tak naprawdę oczy, w sensie jak długa jest ta górna linia. Można narysować grubszą linię, można narysować cieńszą linię, można narysować całe takie V wypełniające właśnie ten wewnętrzny kącik, ale jeżeli nie czujecie się z tym komfortowo, no to wystarczy właśnie odrobinkę tylko zaczernić. Ja lubię wypełniać cały wewnętrzny kącik, mam wrażenie, że naprawdę powiększa to oczy. Może to nie być odpowiednie dla osób, które mają bardzo jakby blisko osadzone oczy, ale dla większości osób powinna się ta technika sprawdzić w sam raz. Teraz na zewnętrznym kąciku oka rysujemy dłuższą taką linię, która wychodzi znacznie poza nasz naturalny zewnętrzny kącik oka, ale nie jakoś strasznie długą linię, tylko tak no 2-3 mm max i staramy się, żeby była pod takim samym kątem jak naturalna linia naszej górnej powieki, czyli po prostu wydłużamy tą naturalną linię. I teraz najważniejsza część, będziemy rysować tak zwany fałszywy kącik, który ma jakby naśladować nasz naturalny zewnętrzny kącik oka, tylko że jest trochę przesunięty względem oka. Także staramy się odwzorować jakby ten naturalny kąt i rysujemy właśnie takie V poza kącikiem naszego oka. To naprawdę niesamowicie, niesamowicie powiększa oczy, a nie jest tak naprawdę widoczne z daleka. Nawet z bliska nie jest bardzo widoczne, jeżeli nie przesadzicie i nie narysujecie tego właśnie fałszywego kącika jakoś nadmiernie daleko od naturalnego kącika. Teraz to samo robię na drugim oku. To jest naprawdę, naprawdę prosta technika. Po prostu przedłużamy linię eyelinera i rysujemy taki udawany kącik oka. Możecie spróbować tej techniki z brązowym eyelinerem, wtedy to wygląda też bardzo, bardzo naturalnie. No, czarny eyeliner ma tą tendencję do wyglądania jednak dość ostro, ale ja zaraz go złagodzę sięgając po cienie do powiek znowu i teraz sięgnę po... Teraz jeszcze dodatkowe, drobne poprawki. Zawsze jak robię sobie makijaż, to właśnie cały czas coś tam poprawiam i dopasowuję, żeby wszystko do siebie pasowało i sprawdzam w lustrze, czy wszystko ładnie do siebie pasuje. Także mamy już narysowany właśnie fałszywy kącik i teraz właśnie czas sięgnąć po cienie do powiek i obrysować ten kącik. Znowu sięgam po zwykły brązowy cień do powiek i będę obrysowywać
ten kącik po zewnętrznej stronie, nie wypełniajcie cieniem tej przestrzeni pomiędzy tym fałszywym kącikiem a powieką, tylko właśnie obrysujemy z zewnątrz, tworząc iluzję, że to jest naturalny taki cień na naszym oku i że tak nasze oczy normalnie wyglądają. Ja to zaraz wszystko rozetrę, ale dołożę jeszcze do tego odrobinki ciemniejszego cienia, tak w kolorze takiej bardziej w kolorze bardziej czekoladowym. I właśnie troszeczkę zacienię ten zewnętrzny kącik oka. Jeżeli nie macie bardzo padającej powieki, no to można zrobić takie typowe cieniowanie, w sensie zacienić całe załamanie powieki. Ja tego zasadniczo nie robię i wydaje mi się, że do tego makijażu nie trzeba tego robić, tylko po prostu właśnie zacieniamy zewnętrzny kącik i zaraz to wszystko rozetrę, żeby wyglądało bardzo miękko i naturalnie i nie zwracało za bardzo uwagi. Także rozcieramy i powinno wyglądać właśnie bardzo lekko. Jeżeli przez przypadek za dużo cienia naniesie się na Wasz eyeliner, no to zawsze można poprawić i zaczernić go ponownie. To cały czas trzeba właśnie sprawdzać w lustrze, jak to wygląda, czy podoba Wam się efekt, czy ten kształt jest naturalny, czy zaczyna wyglądać dziwnie i zawsze można coś tam zmodyfikować i poprawić. Teraz znowu sięgam po eyeliner i będę pogrubiać eyeliner w miejscu zaraz nad moją tęczówką. To jest tak zwany makijaż circle lens, bardzo popularny w Korei i daje efekt powiększonej tęczówki. Wiadomo, że im większa tęczówka, tym drobniejsza będzie się wydawać Wasza twarz, tym bardziej dziewczęca i młodzieńcza. Właśnie to jest taka, to jest taki efekt, taka iluzja. Także patrzymy prosto w lustro i pogrubiamy eyeliner zaraz nad naszą tęczówką. Wiadomo, że tego typu makijaż doskonale wygląda, jeżeli macie na sobie soczewki circle lens, ale jeśli nie macie circle lens, to właśnie można też skorzystać z tego triku i po prostu delikatnie pogrubić linię eyelinera jakby zaraz nad tęczówką i to daje efekt właśnie dodatkowo jakby powiększonej tęczówki. Okej, teraz sięgamy po białą kredkę i będziemy obrysowywać dolną powiekę. Ja jestem ogromnym fanem właśnie podkreślania dolnej powieki w ten sposób, jak pokazuję Wam na filmiku. Jestem też ogromnym przeciwnikiem wypełniania wewnętrznej powieki, wewnętrznej jakby linii dolnej powieki właśnie białą kredką. Moim zdaniem tworzy to efekt wyłupiastych oczu i powoduje, że tęczówka wydaje się mniejsza zamiast większa, a im większa tęczówka, tym lepiej, nie na odwrót. Dlatego ja proponuję obrysować tylko właśnie dolną powiekę jakby w wewnętrznym kąciku. To jakby stworzy równowagę pomiędzy tym zaczernionym kącikiem oka. Właśnie ta odrobinka tej białości zrównoważy cały ten makijaż. Możemy też odrobinkę białej kredki nanieść na łuk brwiowy, to zawsze ładnie rozjaśnia spojrzenie i dobrze wygląda. Można też, ale to jest opcjonalnie, naprawdę opcjonalnie, nie na każdym będzie to dobrze wyglądać, wypełnić białą kredką ten fałszywy wewnętrzny kącik. To musicie same zobaczyć, czy będzie to na Was pasować. Jeżeli macie bardzo, bardzo gęste dolne rzęsy, no to wiadomo, nie będzie to wyglądać dobrze, no ale można spróbować i kto wie, może akurat będzie Wam pasować, także teraz już ostatni etap, będziemy nakładać maskarę do rzęs, tusz do rzęs. Trzeba skupić się głównie na nałożeniu właśnie tego tuszu na środkowe rzęsy. To bardzo otwiera oko i powoduje, że spojrzenie jest takie właśnie bardziej wyraziste. Nakładam też dużo na dosłownie tą kępkę z zewnętrznych rzęs, żeby wydłużyć oko oraz na środkowe rzęsy na dolnej powiece i po prostu nakładam moją ulubioną wydłużającą maskarę i teraz wszystko po prostu razem przeczeszę kilka razy. Możecie też nałożyć sztuczne rzęsy, ale wiadomo, że sztuczne rzęsy są bardzo zwracają jednak uwagę i przy tego typu makijażu ciężko będzie nosić je na co dzień, ale zwykła maskara naprawdę wystarczy, chyba że macie bardzo krótkie rzęsy, no to wtedy wiadomo, doklejane rzęsy są zbawieniem. Także to są już ostatnie etapy jakby tego makijażu. Ostatnie poprawki, ostatnie jakby właśnie
wszystkie korekty i tak wygląda skończony efekt. Widać trochę właśnie ten fałszywy kącik, ale z daleka nie rzuca się on w oczy i można mieć efekt właśnie takiego wyrazistego spojrzenia. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa!